Witam ponownie. Jesteśmy w tej chwili przy leśniczówce w miejscowości. Jak się tam miejscowość nazywa? Będziemy zdążać w tej chwili do przytoku, do pałacu. Już sobie przypomniałem, Kisielin to jest leśniczówka w Kisielinie. Z główną szosą będziemy mijać piekło przytoku, więc zapraszam na dalszą jazdę. To tam ostatnio mam klipy na Dzień Kobiet, a potem będzie wycieczka ta właśnie, co robiłem z Wilkanowa, Buchałów, Dżonu w Radomiu, nie? No. Ale wcześniej to i po śniegu były klipy. No, dobra. No fajne, powodzenia, szerokiej drogi. Do ewentualnego zobaczenia. No, właśnie żeśmy już wyjechali z parkingu przy leśniczówce i teraz taką piękną szosą będziemy się kierować, o właśnie taką, tu będziemy się kierować na przytok. Po drodze będzie jeszcze, pokażę fragment tego piekła przytoku, co się co roku odbywa tutaj, wyścig kolarski. No, piechurów trochę. No, to nie piechurzy. Chyba autobusu nie mieli. Chociaż nie. Są z kijkami, to piechurzy. Dobry. Przykro mi, że jeszcze mamy, który dzisiaj? 8 marca, bo przez Dzień Kobiet, ale zieleni jeszcze nie ma.
No, dojeżdżamy do tego odcinka właśnie drogi, który się nazywa Piekłym Przytoku. Oczywiście wszystko to jest bruk. Pokażę ten kawałeczek przynajmniej. Ale ja tu widzę, że jest kolejna piękna tutaj z boku. Także to kolarze mają ułatwioną. Z tamtej strony można jechać, z tej strony. No ale jak widzicie, bruk. I to 3 km się ciągnie tego bruku. Bardzo popularny wyścig. No a my teraz będziemy, pokazałem właśnie to piekło przytoku. Mamy takie ogólne wyobrażenie, jak to wygląda. A my teraz właśnie tą dróżką, tą drogą będziemy jechać do pałacu przytoku. Pokażę wam pałac. Wewnątrz raczej nie jest to możliwe, żeby tam filmować. Także nie dostaniemy pozwolenia, ale na zewnątrz pałac prezentuje się okazale. W opisie do tego klipu dam parę danych na temat pałacu. No i tak już się zdecydowałem, że wrócę przez Zawadę. Po drodze pokażę Chynów, bo przez Krępę to już chyba będzie za daleko. A może przez Krępę jeszcze zobaczymy. Zaraz będziemy zjeżdżać w dół do przytoku. To jest taka olbrzymia górka. Raczej będę unikał powrotnej drogi tędy, bo to jest
Można się zasapać. No i będziemy mieli piękny zjazd w dół. Także to trochę odpoczniemy. Mamy na razie 31 na liczniku. Przepraszam. Czyli wolniutko. No tak, ale trzeba uwzględnić, że ja mam opony zimowe, takie szerokie. Jeszcze. Tu przejrzamy koło kościoła przy toku. Coś tutaj w gminie robią, jakieś palisady, staw chyba tutaj był. Już zbliżamy się do gościńca zwaną stodołą. Ha ha.